starła mocna druska. Patrzę w kojem i przywiało nagą babę z wózka. Hejka, kolejkę dalej, hejka, kielichem zniszczy. To zrobi doskonale morski opowieścia. 18 maja to jest taki dzień w Polsce, gdzie wiele rocznic świętujemy. No a w Pucku, jak to w trzeci weekend maja, mamy belonadę. Oczywiście bohaterką belonady jest belona. To ta ryba, która ma ości, jak to mężczyźni i kobiety czasami różnie nazywają, zielono-niebieskie. Zapewniamy, że można u nas kupić świeżą rybę i można kupić rybę, belonę konkretnie wędzoną, choć nie tylko belonę. Na naszych stoiskach mamy różne ryby, pokazujemy to, co w Zatoce Puckiej można wyłowić. Zaraz zaczynają się ogólnopolskie zawody w poławianiu belony. One już mają długą tradycję. W 1986 roku nasze koło zorganizowało pierwszy raz belonadę tutaj koła. Ona trwała do 1994 roku. I cały czas trwała, tylko że już od 95 myśmy ją zrobili ogólnodostępną i ogólnopolską w 2000 roku. 54 się zapisało, przybyło 52. Z całej Polski są przyjechani, są dwóch Anglików przyjechane, trzech Niemców są przyjechane. Za każdą belonę jest 100 punktów. Plus przy remisie przykładowej 10 belon, jeden złapie kolega, drugi złapie kolega 10, to wtedy jest jedna ważona i mierzona. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby belona przez tyle lat, żeby była taka sama belona, miała ten sam wymiar i tą samą wagę. Ja złowiłem belonę 96 cm, kilogram 3. Metrowe jeszcze nigdy nikt nie złowił. Witamy bardzo serdecznie w Pucku. Ja tylko chciałam powitać i uczestników zawodów w poławianiu belony. Mam nadzieję, że ci Państwo, którzy są przy kapitanie Głowackim, też do nas dołączą, że wspólnie tutaj świetnie spędzimy czas. Będzie dzisiaj morsko-kaszubsko, bardzo sympatycznie, festynowo. No i zdarzyła się taka niespodzianka, że akurat też dzisiaj w Porcie Rybackim, w którym odbywa się belonada w sobotę, w niedzielę, jest wciągnięcie na maszt bandery kapitana Głowackiego, STS kapitana Głowackiego. To jest żaglowiec, który został odbudowany, przez 4 lata był odbudowywany tutaj w puckiej firmie Kompleks Jacht. Fantastyczna szkutnicza robota. Puck jest na liście niematerialnego dziedzictwa kultury, tradycyjne szkutnictwo Pucka. Dla pana Sebastiana Kuliga wielkie ukłony, również dla jego armatora Piotra Kulczyckiego, który sfinansował to wielkie przedsięwzięcie. Więc w Porcie Puckim dzisiaj wielu zacnych gości, brać żeglarska, osoby, które kochają też wędkarstwo i takie, które kochają rybkę. No i pewnie, które lubią spędzać wspólnie czas, bo dzisiaj tutaj naprawdę będzie bardzo, bardzo sympatycznie. Już to czujemy. Jest pogoda sprzyjająca, więc belonada jest tradycyjną imprezą już od wielu lat w Pucku istniejącą. To jest ten czas, kiedy belona przypływa do Zatoki Puckiej na tarło i to trwa kilka tygodni. Jest tylko w naszej zatoce, więc na kolejny raz, na kolejną belonę możemy zaprosić dopiero za rok.